My zaś ukończywszy podróż morską z Tyru, zawinęliśmy do Ptolemajdy i pozdrowiwszy braci, pozostaliśmy u nich przez jeden dzień. Dzieje apostolskie, 21 rozdział i werset 7. Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Taki werset, można powiedzieć, wyrwany z tej ostatniej już podróży apostoła Pawła do Jerozolimy, kiedy się uparł, że jest zniewolony przez ducha, że ma tam pójść. No i taka krótka obserwacja z jego wydarzeń w trakcie tej podróży. Chciałbym na jedną rzecz zwrócić uwagę, mianowicie, że wylądował w tej Ptolemajdzie, pozdrowił braci i pozostał u nich przez jeden dzień. Myślę sobie, że to jest coś takiego bardzo ciekawego, że no, jesteśmy dzisiaj w bardzo różnych miejscach, na wakacjach, może w różnych miejscach na świecie. Chciałem nas po prostu zachęcić, tak jak apostoł Paweł w tej Ptolemajdzie został i pozdrowił braci, pozostał u nich jeden dzień, żebyśmy przy wszystkich swoich jakichś tam słusznych projektach, programach wypoczynkowych, żebyśmy jednak w tym wszystkim widzieli też potrzebę i chęć i dobro tego, by znaleźć braci, pozdrowić ich, może się spotkać, pogadać, poznać, pobłogosławić, pomodlić razem i być dla siebie nawzajem zachętą. Bo myślę sobie, że to jest szczególna zachęta, kiedy ludzie wierzący z różnych stron mogą być razem, mogą się pomodlić, mogą sobie poopowiadać chociaż chwilę właśnie o tym, co się dzieje u nich w domu. Jedni zobaczą, co się dzieje tutaj, drudzy się dowiedzą, że jacyś tam ludzie wierzący gdzieś tam po drugiej stronie świata istnieją. Ja myślę sobie, że to jest czymś bardzo cennym, bardzo wartościowym. Tego Wam dzisiaj życzę, niezależnie od tego, czy jesteście gdzieś właśnie na wyjeździe, czy Wy jesteście w swoim własnym miejscu zamieszkania. Życzę Wam, żebyście właśnie byli otwarci na to, bo całkiem możliwe, że przyjedzie dzisiaj może jakiś gość, jak jesteś w swoim własnym zborze, żeby popoznawać, porozmawiać, pocieszyć się, mieć czas na społeczność. Wiadomo, że kazanie, śpiew, modlitwa, to wszystko jest ważne, ale ważne jest też to, co Bóg czyni pośród nas, tworząc swoje królestwo. Ważne jest to królestwo poznawać, ważne jest tym królestwem się cieszyć. Niech tak się faktycznie dzieje, niech ta zachęta płynąca z tego, że możemy się gdzieś przenikać, podróżować, wizytować, niech będzie udziałem nas wszystkich. Panie, bądź uwielbiony, dziękuję Ci za to, że w Tobie jesteśmy jedno i daj nam radości, daj nam pokoju, daj nam wdzięczności z naszych wzajemnych spotkań, Panie, i w tym się uwielbiaj. Z Bogiem i do zobaczenia.